sumie. Odebraliśmy już paczki. Startowe znaczy się. Mam numerek ze swoim nazwiskiem. Dostałem kurtkę w ogóle. Kupa jedzenia, już jakieś zdjęcia z jakimś sponsorem. W sumie spoko. Tak wygląda chyba meta. Przebrani. Rower skręcony. Nasmarowany. Plecak spakowany. Udało mi się dzisiaj raz zjechać, bo niestety wczoraj się przy pierwszym wjeździe rozwaliłem, więc startuję od nowa. Korzystamy z namiotu jednego z zawodników Santa Cruz i pokażę wam, jak wygląda obóz. Słuchajcie, jest doinwestowany fest. Czyli jest hopka, jest kamera. To wszystko podciągnięte, a zresztą tu widzicie centrum studyjne. A mają bardzo fajne służby bezpieczeństwa, bo mnie wyratowały wczoraj. Oczywiście musiałem jechać do szpitala. Nic prześwietlenie, ale dzisiaj jadę. Mówię nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że jest to international race. I że był international, to ja tu muszę być. Dobra, miejsce startu. Wygląda tak. Popatrz, jak trzeba wnieść rower do góry. A wszędzie mgła. No, to jest cały wyścig. Czy meta. A co najciekawsze, tutaj jest grób. Jakiś grób. Tutaj się nikt nie przejmuje. Żeby na przykład iść na linię ostatniego skoku, muszę przejść sobie koło grobu. Tam chyba ktoś leży w środku.